Spotykamy się przy okazji premiery drugiego rozszerzonego wydania książki Slow Sex – Uwolnij Miłość. Po 5 latach po raz kolejny usiadłyśmy z Martą Niedźwiecką, seks-coachką i psycholożką do tego, żeby zastanowić się, jak sprawić, żeby relacje seksualne i w ogóle seksualność rozkwitała w tych, umówmy się, trudnych i nawet dramatycznych, stresujących czasach. Tak. Ja często właściwie zaczynam od tłumaczenia, czym slow sex nie jest. Na pewno nie jest to seks powolny, na pewno nie jest to zestaw pozycji w stylu jakiejś nowoczesnej kamasutry. No i nie jest to też remedium na problemy seksualne na zasadzie łyknę pigułkę i już wszystko będzie dobrze i nagle zostanę kochanką roku. No ale tutaj Marta, myślę, jest najbardziej kompetentną osobą do tego, żeby wyjaśnić, czym w takim razie jest ten slow sex. No i ja myślę, że teraz większość osób już nie jest zainteresowana slow sexem, bo jeżeli nie można łyknąć pigułki, to po co miałbym się tym zajmować? Slow sex to jest raczej idea, czyli zestaw takich inspirujących, prowokujących do myślenia i do zmiany perspektywy pojęć i cała taka koncepcja podejścia do seksualności, która przede wszystkim może pomóc w takiej rzeczy, która się po prostu w Polsce bardzo słabo rozwija, czyli w edukacji seksualnej, bo my edukacji seksualnej potrzebujemy przez całe życie. Potrzebujemy jej w dzieciństwie i w młodości, ale potem jako dorośli ludzie też. I bardzo często wzrastając, wchodząc w relacje, nie bierzemy pod uwagę tego, że nikt nam podstawowych pojęć czasem nie wyjaśnił i nie pomógł nawigować w tym gąszczu trudności i zżymamy się na siebie albo mamy pretensje do drugiej strony, że coś nie wychodzi. Czasami się rozstajemy w sytuacjach, w których tego rozstania można by uniknąć albo po prostu jesteśmy sfrustrowani i nieszczęśliwi. I na takie wyzwania slow sex może odpowiedzieć, bo on pozwala pomyśleć o swojej seksualności w taki autonomiczny, niezależny sposób i najpierw uporać się z różnymi historiami, które my myślimy o seksie, z różnymi przekonaniami, koncepcjami i potem zacząć, jeśli dojdziemy do fazy ćwiczeń, ale przynajmniej na poziomie myślenia i czucia, rewidować swoje postawy, myśleć inaczej o pewnych rzeczach, próbować, eksperymentować, być może rozmawiać z naszą drugą stroną, kimkolwiek ona by nie była kobietą, mężczyzną, na temat tego, co się w tej sypialni metaforycznie dzieje. Książka jest naszą rozmową. Ja jako sceptyczka czasami zadaję tobie podchwytliwe pytania, a ty przeprowadzasz i mnie, i czytelników przez kolejne kręgi wtajemniczenia. Mamy 5 filarów slow sexu i wokół nich ta książka się zasadza. Mamy zarówno tą część mówioną, jak i ćwiczenia, które polecasz do wykonywania albo w parze, albo solo. Sceptyczka, racjonalistka do tego, tak bym powiedziała. Więc parę koncepcji tam wytrzymuję próbę sceptycyzmu i racjonalizmu i myślę, że to jest wielki zasób także dla takich osób, które, jak to się mówi w slangu, żyją w głowie. Czyli jest im trudno przyjąć do wiadomości, że życie seksualne nie rozwija się w taki sam sposób jak, nie wiem, kariera, budowanie takiego życia w społeczeństwie, nie wiem, zarabianie pieniędzy, że ono ma wewnętrzną logikę i tą logikę trzeba zrozumieć. I te 5 filarów wytycza główne obszary, którymi trzeba się zaopiekować albo które trzeba uwzględnić, żeby to w ogóle jakoś zaczęło działać. Czas, ciało, świadomość, uważność i rytuały. To jest 5 filarów slow sexu, a to jest nasza książka, którą koniecznie musicie kupić. I poćwiczyć.